Jestem w szoku, nie wiem co powiedzieć. W szoku pozytywnym czy negatywnym? Jestem człowiekiem i po prostu wszystkie tyłki dookoła. Nie wiem co myśleć. Nie rozumiem do końca o co, jaka jest koncepcja tego parku. Hello! Teraz jedziemy właśnie na Karl Johans Gatte, na Stare Miasto, zobaczyć Pałac Króla, zjeść pulsem mebry. Czyli hot doga i zobaczymy. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Kasi ulubiony sklep. Kasia, gdzie my jesteśmy? Royal Palace Uszlu. Uszlu? Jedziemy właśnie pod pałac. Oho, Kasia, widzę strażnika. Wiesz, co to oznacza? Jest król. A jest jakiś jest książę? Król. Czy ty zawsze musisz zepsuć Boga pytaniami, na które nie mam pojęcia? Zrobiliśmy test czekoladę, pralinki z Frei. I tak rozmawialiśmy o czekoladzie i tylko doszłam do wniosku, że dopiero jak wyjechałam do Stanów, to sobie uświadomiłam, jak bardzo dobre słodycze tutaj mamy, jak tego brakuje, ponieważ w Stanach czekolada jest bardzo słodka, jest to sam cukier, kompletnie bez porównania. I właśnie zastanawiam, dlaczego czekolada Hershey jest tak bardzo popularna, kiedy dla mnie ona smakuje jak cukier. No ale może wiesz, jak Amerykanie mają porównanie, tak jak my mamy nasze pyszne europejskie słodycze. No tak, tam wszystko to dla nich to jest czekolada, którą znają, tak? I dla nich smakuje czekolada. Ale jeden z największych zawodów to był, jak się wyprowadziłam do Stanów, słodycze. Po prostu tak się spodziewałam takiego wiesz, szału, zupełnie inne słodycze, wszystko takie ekstra, ale nie, zdecydowanie. Wygląd może mają, ale jeśli chodzi o smak. Tak, tylko teraz za każdym razem jestem w Polsce, bo teraz u papy słodycze. Dlatego punkt obowiązkowy był Freja Butik. Tak, jak nie wiecie, to najlepsza czekolada tutaj w Norwegii. Freja? A to co ci kupiłam w Stofi taka kiedyś? Bardziej Freja mi smakuje. Bardziej Freja? Tak. Kasia? Co? Gdzie teraz jesteśmy? W parku z golasami. Taka zadowolona. 30 marca dzisiaj. Śnieg leży. Zimno jest. Nie no, jest właśnie. Koło jednego stopnia myślę. Ale chociaż dzisiaj może spieć, bo słońce świeci. Ładna zimowa pogoda. Dopiero Kasia zaczęła narzekać, że jest totalna zima, zobaczcie. Pierwsze oznaki wiosny. Jest, kwiecień, pierwsze oznaki pączuszki na jakimś krzaku. Zauważam, że Kasia jest bardzo dobrym wzrokowcem i zauważyła, że nawet na tej bramie są golaski.
Gdzie? Na tym pierwszym? No, sakułowego i patrz, to baby tak się A to nie myje włosów albo wyciera? No nie, no tak wygląda, jak się... A tam! Tam? Tak! A patrzyłam na to i mówię, co to? Ja też nie powiem. No muszę zrobić zdjęcie, Bartka wysłać, gdzie powinnam je zabierać. Znaczy, żebyś czuła się zgorszona? Przecież to jest po prostu ludzkie ciało, wszyscy mamy to samo. I z takiego założenia wychodzą Norwedzy, że ciało ludzkie jest piękne i trzeba je po prostu eksponować na każdym możliwym kroku. Zostanie przedstawiony jakby ruch, tak? No ja, no, że widać wiesz. Patrz, co ja widzę tam żebra. Tak, patrzę sobie, tam już to wszystko co ja widzę. To jest właśnie Kasia, ona widzi umieśniony kręgosłup. Kręgosłup. To jest takie zbliżenie. O, jem. No co, ale powiedz mi tak. Spojrzałem to wiesz, nie powiem coś rozrzuciowo, czy pierwsza rzecz. A! Czwarty rząd tego jakby... Nie, od góry. Od ten góry trzecie ciało. Od razu, wiesz, ja teraz spojrzałam, no to i od razu. Kasia. A nie chcę mnie zgodzić. Przepraszam, mam 5 lat. Ale to jakieś homunco zarzucili. Jezuś. Co to ma przedstawiać, powiedz? Co a tam jest akrobaci. Akrobaci. Ładnie to jest w lato, bo są właśnie kwiaty, jest zielono, jest fajny park. Naprawdę to można przejść i posiedzieć. A wtedy to nie można się tu przepchać, jest tyle ludzi. Jestem w szoku, wiem co powiedzieć. W szoku pozytywnym czy negatywnym? Prostym człowiekiem i te wszystkie tyłki dookoła. Nie wiem co myśleć. Nie rozumiem do końca, o co, jaka jest koncepcja tego parku. Czemu? Tak jak powiedziałeś, że naprawdę... Celebracja na gości. No nie wiem co na mnie patrzy, więc Kasia, bo każdy widzi to, co chce widzieć. Kolejna brama. I tym razem widzimy mężczyzn. A co że aha. Oh my god. Nie ma takich fajnych parków w Ameryce. Kasia, powiedz mi, co najbardziej ci się to spodobało w tym parku? Bądź w wielu parkach w Ameryce, jednak mimo wszystko w tym parku ten najbardziej spodobał ci najbardziej. Się uwielbienie dla ludzkiego ciała. Pan męskiego czy żeńskiego? Że w ogóle nie znamy się na sztuce, chyba. Nie. Widzę tu jakieś głupie śmichy, chichy. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Widzę, jesteś... Jeśli chodzi o dojrzałość taką intelektualną, umysłową, to widzę tutaj zatrzymana na poziomie. Kto robił przejście, przepraszam.